mamy Lasar Studio, Phoenix Tensie, Moskwa Klan, Grande, Mamy tutaj wywiady z trenerami obu zespołów. Coach Bilmuru, before the game, a few words. Oh, I tell you, tonight's going to be a lot of fun. It really is. These are the kind of games that, you know, as a coach and as a team and, you know, as a fan, you want to see. I mean, these are two pretty evenly matched teams, and, you know, I'm looking forward to a really good game. I really am. I mean, we're under the lights, and, you know, this is going to be a good one to watch. A new player in the in team, Gus Paxton, in two weeks in team. Did he know the players and could play in the game? Oh yeah, Gus will see action tonight. I mean, he's a football player. I mean, you know, the system at University of Tennessee, you know, that he was running is, you know, it's a lot more complicated than what we're running. It's all about the language, and since the language is simple, you know, it's. Gus has no problems picking anything up. I mean, a slant's a curl, and a post is a post. Okay. So, you know, that's about it. I'm going to win that. Let's go.
Hey, give me up!
Thank you.
Thank you.
to było? Jest przez 5 takich i Grinia uciekała tak do ziemi, no i chuj kurwa. Ale było plus taki punkt. Thank you.
Hey, linebackers, come on!
Linebackers! Hey, linebackers, that means you, Steph. Step up! Come here! Look! Johnny lines up in a slot. He's yours. Right? Punch him in the mouth and then get into your zone. We're in cover two. Okay? We're in cover two. But he's going to have to come through your zone. Raph! Raph! Barso! Apalco! Apalco, Hutch! Za co kara w tym momencie, będziemy zaraz się dowiemy, tutaj sędziowie obradują, dyskutują na temat
zajść na boisku. Kara będzie przeciwko drużynie z Warszawy. Będzie z przeszkę DPI, czyli DPI zawodników z Warszawy. 15-jardowa kara, a z miejsca poprzedniego automatycznie pierwsza próba. No niestety nie widzieliśmy, widzieliśmy tutaj dokładnie całego zajścia. Mamy pierwszą próbę już na połowie drużyny z Warszawy. No i zobaczymy, czy przy trzecim razie uda się zawodnikom z Torunia zdobyć przyłożenie. Akcja podaniowa. No i niestety bardzo kiepsko drużyna, tutaj linia ofensywna drużyny z Torunia się zachowała. Oj, rozgrywający został bardzo powalony tutaj. Bardzo dużo ujemnych yardów. Około 10 yardów ujemnych w tym momencie. Mamy drugą próbę i 20 yardów do przejścia ma drużyna z Torunia. O, bardzo źle wyglądała akcja. A tutaj widać, że liniowi nie utrzymali linii defensywy, zawodników defensywy. Dopuścili ich do rozgrywającego, który już nie wiedział, nie miał pomysłu na podanie, nie widział żadnego wolnego zawodnika, do którego mu podać i tak to się niestety musiało skończyć. Mamy w międzyczasie, mamy teraz timeout dla drużyny z Torunia. Zobaczymy, czy uda się 20 yardów, które trzeba przejść do kolejnego zestawu prób, uda się odrobić. Jest w dwóch próbach. W trzech próbach. Późna godzina dosyć rozgrywania meczu. W tym momencie już mamy już tutaj zapalone światło. Mamy, jest coraz ciemniej. Dosyć nietypowe jak na rozgrywki futbolu amerykańskiego. Zawodnicy już wrócili na boisko. Torunianie ustawiają się już do ataku. Widzimy tutaj na prawym skrzydle ustawiony jest Amerykanin Torunia. Będzie akcja z podaniem. Nie, jednak akcja podaniowa. Tutaj akcja podaniowa. A tutaj ewentualnie ze zmyłką. A nie było nawet podania, był to bieg rozgrywającego. A na zewnątrz zostało zdobytych. Cała strata wcześniejsza zostało około 10 yardów do przejścia. A mamy trzecią próbę, 10 yardów. No i zobaczymy. No, jeśli uda im się znowu w kolejnym próbie zdobyć kolejne 10 yardów, to będziemy mieć kolejny zestaw prób dla Torunian. Ewentualnie no, przy czwartej próbie pewnie prawdopodobnie Torunianie też zagrają, gdyż są na połowie drużyny z Warszawy, więc myślę, nie będą raczej odkopywać piłki. Mam bardzo dosyć dużo ludzi nawet na trybunach, mimo że są juwenalia w Torunie w tym momencie się odbywają. To bardzo cieszy nawet na popularyzację naszego sportu. Mamy akcję podaniową, podanie do boku, tutaj Tomasz Akuski, to będzie pierwsza próba, niestety nie, akcja zakończyła się około 5-yardowym biegiem i mamy czwartą próbę i 5 yardów do przejścia będziemy mieć. No zobaczymy, czy decydują się Torunianie, zdecydują się na akcję, które do zdobycia tej próby, czy będziemy mieć odkopnięcie. Zostało do końca połowy zostało 27 sekund. No, tutaj nam sędziowie ogłosili. Na pewno po następnej akcji zostanie zatrzymany zegar po tej akcji. Też udało się tutaj wyczytać ze znaków sędziowskich. No, bardzo długo tutaj myślałem zagrywkę, która ma
dać upragnioną pierwszą próbę zawodnikom z Torunia. No i mamy jedną karę. Prawdopodobnie będzie to tak, opóźnianie gry, 5 yardów kary i z powrotem Torunianie będą mieli do przejścia 10 yardów. No, za długo, zdecydowanie za długo obmyślali zagrywkę. Tutaj sędziowie nie mogą pozwolić sobie na to, żeby tak długo w ataku. No, w tym momencie, tym razem szybciej się zebrali zawodnicy z Torunia do tej próby. No i zobaczymy, no bo 110 yardów, czwarta próba. No ciężko będzie, ciężko, ale zobaczymy, co tutaj zaserwują nam. Akcja jest oczywiście podaniowa, będzie, mamy już flagę na boisku. A podanie niestety przerzucone. Mamy tutaj flagę, prawdopodobnie będzie albo za... Będzie to dla możliwe, że drużyny ataku. Za błędne ustawienie, ewentualnie dla obrony, za zawodnika znajdującego się w strefie neutralnej. No, spójrzmy na decyzję sędziego. Tak, mamy kara dla dużej defensywy, będziemy mieć powtórzenie czwartej próby i powracamy z powrotem na 5 to będziemy z powrotem będziemy miał 5 yardów do przejścia. Kara jest za zawodnik defensywy w strefie neutralnej. No i powracamy do statusu, który był przed oboma karami. 5 yardów, czwarta próba. No i zobaczymy. No, dar od losu. Torunian, widać, akcja nieudana z podaniem. Zobaczymy teraz, czy uda im się wreszcie zdobyć. Akcja podaniowa. Podanie. Niestety nieudane i na boisko wchodzi ofensywa drużyny z Warszawy. No cię niestety nie mogą, mają recepty. Ofensywa Torunia nie ma niestety recepty, jak sforsować tutaj obronę Warszawy, aby zdobyć pierwsze swoje punkty w tym meczu. Zobaczymy teraz, czy gościom uda się podwyższyć wynik meczu. Defensywa gospodarzy i ofensywa gości już na boisku. Mamy akcję z kolankiem, ponieważ był bardzo krótki czas do końca kwarty. Zawodnicy z Warszawy postanowili zrobić tak zwane kolanko, aby zakończyć tą połówkę. No i mamy koniec drugiej kwarty. Prowadzenie drużyny gości 0-6. No zobaczymy, co nam przyniesie druga połowa. Na pewno będziemy mieć dużo rozmów w szatni jednej i drugiej drużyny. A my wrócimy do Państwa po przerwie.
i wracamy, zaczynamy drugą połowę spotkania. Drużyna z Torunia będzie kopać piłkę, drużyna z Warszawy będzie odbierać. Jakieś poprawki, kopacz drużyny z Torunia w poprawach do piłki. I mamy kopnięcie. No tutaj zawodnik odbierający z drużyny z Warszawy, nie wiem, trochę niezdecydowany był w swoich ruchach. Piłka go minęła, odzyskał ją w polu punktowym, już chciał wybiegać, ale w ostatniej chwili postanowił się zatrzymać jeszcze w polu punktowym, zrobić kolanko i drużyna z Warszawy zacznie ze swojego 20 yarda. Tak, dokładnie? A nie! Drużyna? A nie, zacznie. Tutaj zawodnik zrobił kolanko na około drugim yardzie swojej połowy. Bardzo, bardzo zła decyzja, bardzo tutaj nieprzemyślane zachowanie odbierającego z Warszawy gości. No i bardzo duże prawdopodobieństwo na safety jest dla Torunian. No zobaczymy, czy u defensywie uda się zatrzymać. Teraz więcej punktowym podanie. I jednak udana próba z podaniem. Mamy zysk yardowy. Udało się z tej bardzo trudnej sytuacji wyjść warszawianom. Pierwsze podanie 10 ponad yardowe na pierwszą próbę. Mamy kolejną akcję. Akcja biegowa. Fumble był, tak? Gdzie fumble? Fumble. I teraz dla kogo? Piłka będzie dla kogo? Dla Torunian. No tutaj bardzo, bardzo niekomfortowa sytuacja. Teraz dla Warszawian, bo zgubili piłkę blisko swojego pola punktowego. No i bardzo dobra okazja do zmiany wyniku i do objęcia prowadzenia, a najpierw do remisu. Prowadzenia do remisu dla drużyny to gospodarzy. No tutaj. Kolejna akcja biegowa na zewnątrz. Tomasz Kuszka niestety powalony przez
zawodnika defensywy drużyny Warszawy. Niestety Niemca, który to zawodnik. Mamy tutaj zatrzymanie czasu. Widzę prawdopodobnie tak. Mamy przerwę na żądanie dla Torunia. No niezadowolony trener Bilmur z postawy ofensywy. Postanowił przywołać do siebie zawodników i sam wszystkim wytłumaczyć, co mają zagrać, żeby zdobyć te 6 brakujących punktów do tego, by doprowadzić do remisu i ewentualnie przy podwyższeniu wyjść na prowadzenie. Bardzo ciężko Torunianom idzie ta gra w pobliżu pola pustowego Crusaders. Tak jak udaje mi się ze swojej połówki bardzo dobrze wyjść. Tak tylko odbijać trochę około jak wychodzą 30-20 yardów. No coś się wycina w defensywie. No, w tym momencie mamy podobną sytuację. Mamy 10 yardów. Bardzo prezentowana sytuacja przez Warszawia gości. I też nie potrafią jak na tą chwilę potrafią wykorzystać daną sytuację. Mamy czwartą próbę. No zobaczymy. Decydujemy się na akcję. Biega w ogóle podaniową. Jest bieg. Dymaszakowski na zewnątrz. Zobaczymy, czy uda się. Niestety nie udało się. Pierwszy jeden yard został Torunianom do przejścia. Mam powtórkę teraz sytuacji. No, nie udało się tu zawodnikowi biegaczowi wejść w pole punktowe. No, jeszcze starał się tam przełożyć rękę nad pylonem. Niestety zabrakło tam centymetrów. No i wracamy do sytuacji z początku. I znowu warszawianie zaczną z około pierwszego, drugiego yardu przed swoim polem punktowym. I defensywa gospodarzy będzie miała możliwość tutaj zatrzymania rozgrywającego w polu punktowym, co da Torunianom 2 punkty, zmniejszenie straty. No tutaj teraz wszystko zależy od defensywy, która jak wiemy w Toruniu jest dużo, dużo lepsza od ofensywy. A nie, jednak mamy czwartą próbę do tym momencie, nie trzecią, mieliśmy pomyłkę i w tym momencie nam przyszło. Nie mieliśmy zmiany posiadania. I mamy przymierzenie dla Torunianów. Tutaj niestety pomyłka z mojej strony. Przepraszam bardzo. Jednak mieliśmy czwartą próbę w tym momencie. Spojrzałem na grafiki, sam zmieniłem się. No i mieliśmy jednojardowy bieg rozgrywającego Torunian Łukasza Koszmirka. Zakończony przyłożeniem, no i wynik meczu mamy remisowy na tą chwilę i Torunianie mają możliwość wyjścia na prowadzenie poprzez dodatkowy extra point, podwyższenie, które będzie kopane, czyli będziemy mieć za jeden punkt. Zobaczymy, czy będzie kopnięcie udane, wysokie kopnięcie na bramkę. Co sędziowie pokażą? Odrzucone! Czyli w tym momencie mamy wynik remisowy. Dobrze Torunianie weszli w tą część meczu. Zobaczymy, czy dalsza będzie równie dobra. Pozwoli to na zdobycie kolejnych punktów i na prowadzenie w meczu. Teraz zobaczymy, czy gość. Teraz odbiór. Zawodnik złapał piłkę i mamy bieg z piłką. Jaki będziemy mieć herdowy? Bardzo dobry bieg. Tutaj zatrzymany w okolicach 35 yarda. Koło 35. Tak, dokładnie. Koło 35 yarda. Czyli dosyć dobry bieg
około 15 do 20 yardów zdobytych, patrząc od złapania, kopnięcia zawodnika odbierającego. No i pierwsza próba dla gości. Zobaczymy, czy uda im się ten wynik remisowy będzie w stanie zmieniony bardzo szybko przez włosy, czy jednak defensywa znów sobie radzi z ofensywą i odzyska piłkę, bądź nie pozwoli w czterech próbach na przejście w PR. Akcja biegową do zewnątrz. Zawodnik powalony. Mamy około 4 yardów do zysku dla ofensywy. Defensywa dyskutuje jeszcze z panią sędziną. Jednak nic to nie da. Decyzji żadnych tutaj nie zmieni. Nie są zmienione. I mamy drugą próbę i około 6 yardów do przejścia. Kolejna akcja biegowa. Bardzo dobry bieg. Będziemy mieć pierwszą próbę. Czas, który pokazywany jest obok wyniku, jest to nie jest to główny czas, który ma sędzia, który jest na zegarku, jest to taki wydłużony czas. Ile zostało do końca trzeciej kwarty. Też ciężko nam to określić. W niektórych sytuacjach, w których mecz jest zatrzymywany, to startuje zegar. Mamy akcję, kolejną akcję biegową. Około 3 yardów zysku. To, co pozwoliło warszawianom przedostać się już na pole, na stronę drużyny Torunian. No, na razie bardzo dobrze. Ofensywa tutaj radzi sobie z defensywą. Kolejna akcja. Drugowa. Kolejny dobry bieg. Powalony tutaj około 8 yardów zdobytych. Mamy pierwszą próbę. Kolejną pierwszą próbę dla gości. Tutaj widać trener Bill znowu szybko reaguje na wydarzenia boiskowe. Zawodnicy ofensywa gości bardzo szybko i bardzo łatwo przedostaje się przez szyki obronne, co nie uniknęło tutaj oku szkoleniowca. Mamy przerwę na żądanie. No, bardzo dobrze się zapowiada tutaj dla warszawian. Ten drive możliwy bardzo, jeśli tak dalej pójdzie, to zakończy się może przyłożeniem i z powrotem powrotem goście wyjdą na prowadzenie w tym meczu. No ale tutaj nie odbierajmy szans defensywie i zobaczymy, czy po zmianie, po korektach, które wprowadzi tutaj trener Bill Moore, może uda się defensywie zablokować te wspaniałe biegi, które dają tak dużo i cennych yardów. Tutaj widać drużyna ataku już gotowa do gry. Defensywa Torunian wchodzi na boisko. No i zaczynamy dalej. Pierwsze 10 yardów na około 35 yardzie po stronie już defensy Torunian. Mamy kolejną akcję biegową. Mamy flagę. Tutaj sędzia główny, widzimy, rzucił flagę. Zobaczymy na co. Jest 15-yardowa kara dla ofensywy. Kara zostanie bierzona z zakończenia akcji, ponieważ akcja była
już faul był po akcji. 15 yardów kary, powtórzenie drugiej próby i około do przejścia do około 20 yardów w tym momencie. Kolejna akcja biegowa. Bardzo szybko zatrzymany tutaj zawodnik z Torunem. Mamy kolejną flagę na boisku. Tutaj się nam zakotłowało trochę. Zakotłowało nam się tam w środku boiska. Mamy flagę. Dla kogo? Będzie kara? Nie, kara jest, flaga została odmachana. Jeżeli idziemy, zaczniemy z miejsca zakończenia. Tutaj zysk yardowy. Zysk yardowy około. Zaraz będziemy się dowiemy. Około 2 yardów tutaj zyskali zawodnicy. 18 yardów zostało jeszcze. Trzecia próba i około 18 yardów. Tutaj widzimy sędziowie, coś tutaj znów się dzieje. No tutaj sędziowie uzgadniają, która jest próba. Mamy trzecią próbę, tak. I około 17-18 yardów do przejścia. No bardzo ciężko będzie tutaj zdobyć pierwszą próbę. Zobaczymy, prawdopodobnie będziemy mieć akcję podaniową. Próbę od razu zdobycia pierwszej próby. Tak, być z podaniem, akcja podaniowa, podanie. I mamy tutaj, no tutaj nieudane podanie, jednakże będzie faul, kara dla Torunia za defensywne utrudnianie przy podaniu. Będzie 15 yardów kary i automatyczna pierwsza próba. No, widać było na powtórce, że zawodnik odbierający był delikatnie pchnięty podczas podania. Bardzo dobra tutaj decyzja sędziów. Miejsce było mniej niż 15 yardów. Mniej niż 15 yardów miejsca poprzedniego, więc kara została odmierzona. Piłka została ustawiona w miejscu faulu. Automatycznie pierwsza próba. Akcja biegowa. Znów przez środek. Bieg, bardzo dobry bieg i zatrzymany zawodnik, biegacz drużyny z Warszawy. Będziemy mieć drugą próbę i około 5 yardów do przejścia. Bardzo dobry bieg. No, nie wykorzystuję bardzo. Bardzo byłem duży, popełnił zawodnik defensywy. No i zobaczymy, czy dzięki temu ofensywa zdobędzie przyłożenie albo pierwszą próbę. Fumble mamy, bardzo zły snap. No i mamy trzecią próbę. I mamy około 2 yardów straty w tej akcji, czyli około 6-7 yardów do przejścia zawodnicy z Warszawy mają do przejścia. No, zobaczymy, czy uda im się w tej akcji zdobyć pierwszą próbę. Prawdopodobnie będzie akcja z podaniem. Tutaj już mamy podaniową akcję, znaczy biegową, przepraszam. I zatrzymany dosyć szybko biegacz tutaj gości. Mamy tutaj niewielki zysk yardowy, około 1 yarda. I mamy czwartą próbę. I zobaczymy, czy będą goście odkopywać. Prawdopodobnie nie, bo widzę tutaj przygotowany punt team, który jednak nie wychodzi na boisko, więc będą próbować zdobyć przy tej czwartej próbie te brakujące 4 yardy. 3 yardy, nawet 3, mogę się pokusić nawet. No, czy uda się defensywie? Akcja biegowa. Będzie da radę? Bardzo szybko, powstrzymany bieg, no i nie udało się tutaj zdobyć tej pierwszej próby gościom i będziemy mieć pierwszą próbę dla... A czy tutaj sędziowie się sprawdzają, czy będzie pierwsza? Czy da radę? Radę niestety nie. Upewnili się. Sędzia główny pokazał
że do gry wchodzi ofensywa gospodarzy. I to Torunianie w tym momencie będą w posiadaniu piłki i próby zmiany wyniku. Z około 25 prawdopodobnie yarda swojej połowy. Może nawet dalej, tylko 27-8 yard to będzie. No przez brak tutaj tych 5-yardowych linii ciężko nam to określić, na którym dokładnie yardy. No jest to 28 yard według tego co widzę. No i akcja biegowa, Tomasz Kuska z piłką, bardzo dobry bieg. Mamy tutaj dosyć dobry zysk yardowy, około 5-6 yardów zdobyli zawodnicy z Torunia. No, tutaj nasz reprezentacyjny running back z Torunia, Tomasz Kuska, bardzo dobry bieg. I są Torunianie są coraz bliżej uzyskania kolejnego pakietu czterech prób i przesunięcia się w stronę pola punktowego drużyny gości. Kolejny bieg Tomasza Kuski, bardzo dobry bieg tutaj prezentował nam tutaj biegacz, running back. Pierwsza próba dla Torunian. No, bardzo udana akcja. Tutaj mamy powtórkę sytuacji. Bardzo dobra praca podczas biegu. No i coraz bliżej znajdujemy się. Jeszcze jesteśmy na połowie drużyny z Torunia. Zostały nam 2 yardy, aby przeskoczyć na połówkę gości. I mamy kolejną próbę, pierwszą próbę. Z podaniem, bardzo długie podanie tutaj do... Aj, niestety przerzucone, niedużo zabrakło tutaj zawodnikowi z numerem 89 w drużynie z Torunia do tego, by złapał tą piłkę. Oczywiście tutaj niestety nie mam w składzie tego z 89, no, zawodnicy podali zawodnicy Torunia nie podali całkiem inne numery nam tutaj w rosterze, na którym mamy na stronie PLFA. I mamy drugą próbę i 10 yardów dalej. Mamy tu akcję biegową. Ile yardów tutaj? Akcję biegową. Tutaj znów z piłką był. Najpierw mieliśmy bieg quarterbacka, który odrzucił piłkę do Tomasza Kuski numerem 47. I mamy około trzecią próbę i około 3 yardów do przejścia. 4 yardów do zdobycia do pierwszej próby dla Torunian. Zobaczymy, czy uda im się ta sprawa w tej próbie. No, w tym momencie Tomasz Kuska tutaj, running back, jest w dobrej dyspozycji, więc możliwe, że znów skorzystają z niego usług, żeby zdobył te brakujące 4 yardy i kolejny pakiet prób. Akcja tak. Akcja biegowa tutaj bardzo nie udało się, bardzo. Nie. Już myśleliśmy, że wcześniej zawodnik zostanie powalony, jednak się tutaj udało mu się tutaj wyrwać tutaj z objęć jednego z zawodników defensywy. Pokonał parę yardów, jednakże nie wystarczyło to, aby zdobyć tą pierwszą próbę i mamy czwartą próbę i około 3 yardów do przejścia. Czyli praktycznie zachowali tą samą sytuację, co w próbie poprzedniej została zatrzymana. No i prawdopodobnie Torunianie będą próbować tutaj zdobyć tych brakujących 3 yardów. Widzimy, że tutaj zawodnicy ustawiają się do akcji, normalnie do akcji. No i zobaczymy, będzie to akcja podaniowa, czy jednak biegowa. Będzie akcja do boku.
pierwsza próba jest zdobyta. No tutaj bardzo mocno, bardzo brutalnie zatrzymany quarterback. Jednak szybko wstał, bardzo szybko wstał, podniósł się. Mamy pierwszą próbę dla Torunian. Mamy pierwszą próbę, jesteśmy na około 40 yardzie, na połowie gości. No zaryzykował bardzo dużo quarterback tym biegiem tutaj. Mógł położyć się, jak to mają w zwyczaju rozgrywający, kiedy zdobędą pierwszą próbę, kładą się na boisko, aby żaden tutaj zawodnik nie zrobił im krzywdy. Tutaj jednak chciał iść do końca, zdobyć jak najwięcej yardów. No i zaczynamy kolejny zestaw prób. Akcja biegowa, Tomasz Kuska znów przy piłce, leci. Biegnie, bardzo dobry bieg tutaj. Ciekawe, zawodnicy z obrony mieli problemy z zatrzymaniem tu w dobrej dyspozycji Tomasza. I mamy kolejną pierwszą próbę, bieg około 13-jardowy bieg, pierwszą próbę i kolejna pierwsza próba dla gospodarzy. No, w drugiej połowie bardzo dobrze dysponowany jest tutaj Tomek Kuska, numerem 47. Widać, że bardzo ufają mu tutaj zawodnicy oraz rozgrywający. I on tutaj ciągnie ciężar gry, przejął na swoje barki. I to może zapewnić Torunianom właśnie zwycięstwo w dzisiejszym pojedynku. Zaczynamy kolejną próbę. Akcja do boku, pod odrzucenie znów do Tomasza Kuski. Jednakże tutaj mamy flagę tutaj na boisku, w środku boiska, tutaj nie wiem ile tam yardów Tomasz zdobył. A tutaj będzie chyba prawdopodobnie kara przeciwko defensywie. No zobaczymy, co tutaj ewentualnie będą dwie kary, które zostaną odrzucone. On trwają narada między sędziami trwa. Mamy tutaj niesportowe, tak, mamy do niesportowe zachowanie w obu zawodnikach po obu stronach. Kary się znoszą i rozpoczniemy drugą próbę z miejsca zakończenia akcji. I w tym momencie nam też upłynęła trzecia kwarta. No niestety nasz zegar tutaj troszeczkę nie pokazuje adekwatnie do adekwatnego zegara razem z sędziami. No i zaczynamy czwartą kwartę. Mamy wynik 6-6. No. Torunianie coraz bliżej pola punktowego gości. Zobaczymy, czy uda im się zdobyć przyłożenie. Zobaczymy, ile yardów zostało tutaj do zdobycia, bo niestety nie wiemy, jaki był w tej akcji zysk yardowy. To tutaj około 3 yardów z tego, co widzę. Ewentualnie mogę się mylić, ale zobaczymy zaraz. Może ciut więcej. Coraz bliżej. Torunianie coraz bliżej. No i mamy czwartą. No jeśli udałoby się teraz w tej akcji Torunianom zdobyć przyłożenie i podwyższyć za jeden punkt, to w dużej opałach by byli warszawianie. Musieliby jak najszybciej zdobyć przyłożenie, by później nie męczyć się w naszym tym. Nie wiem, ile niestety zostało yardów Torunianom do przejścia w tej próbie. Około 3, tak mi się wydaje, 3 yardów. Mogę się mylić. No i zaczynamy czwartą kwartę. Podanie tutaj do... O Jezu, niestety tutaj... Przewrócił się tutaj Amerykanin tutaj na boisku. Chciał tutaj balansem ciała zgubić zawodnika defensywy, jednakże no potnął się o własne nogi.
No i nie udało się. Mamy trzecią próbę i około 8 do 10, 8 yardów do przejścia. Niestety tu nie widzę. Jestem w stanie spierdzić dokładnie. No i tutaj zawodnik z numerem 38, kolejny z running backów drużyny z Torunia, to jest Bartosz Mróz. Mróz, tutaj widzimy bardzo dobry bieg. Mamy czwartą próbę. Zobaczymy o ile yardów, a jednak nie, mamy tylko dwujardowy zysk, około 8 yardów do przejścia. Mamy czwartą próbę. No i zobaczymy, na co zdecydują się teraz Torunianie. Czy uda im się zdobyć te brakujących 8 yardów, czy też na drużyna boisko wejdzie ofensywa drużyny gości. Torunianie już przygotowują się do rozpoczęcia tej ostatniej próby. Tutaj jednak postanowił tutaj jednak Wilmur. Mógł wykorzystać jedną z przerw, którą przynależą i to była ostatnia, jego trzecia przerwa na rzucanie w tej połowie, więc to była ostatnia. To jest już czwarta, ostatnia, decydująca kwarta. Jeśli uda się tylko Rumianom, to ta trzecia próba, ta trzecia i ostatnia przerwa na rzucanie, bo też później w ostatnich minutach meczu bardzo niekorzystne na to, nie brak przerwy. Gdyż jeśli tutaj nie uda się zdobyć Rumianom przyłożenia, wejdzie na boisko ofensywa gości, które uda się znaleźć drogę do pola punktowego gospodarzy, no to na pewno przydałaby się chociaż jedna przerwa, przerwa na żądanie za nami, a tak to niestety będą musieli grać cały czas, będą musieli też patrzeć na zegar, który będzie nieubłaganie schodził do życzeń końcowi. Bardzo długa narada tutaj razem z trenerem, który zaprosił zawodnicy ze Storunia. Dosyć gości, już defensywa gości. A tymczasem czwarta próba, 8 yardów do zdobycia. Każdy błąd może zdecydować o zwycięstwie jednej lub drugiej drużyny. Jedna i druga drużyna gotowa do rozpoczęcia akcji. Let's go, defense, let's go! Akcja podaniowa, nie, biegowa jednak. Przepraszam, to jest bardzo dobry bieg tutaj zawodnika. Pięknie! Zawodnika gości. Krystian Walkiewicz. I będziemy mieć drugą próbę. A nie, jednej będzie pierwsza. Drugą próbę, tak? Tak, drugą próbę i około 1-2 yardów do... 1 lub 2 yardy do zdobycia pierwszej próby. Zobaczymy, czy już w tej próbie uda się zdobyć pierwszą próbę gościom. Jak na zewnątrz,
I mamy pierwszą próbę dla gości. Bardzo dobry bieg, którym siódmym. Dosyć często wykorzystywanego zawodnika, dzisiaj running backa drużyny gości. Jest to Michał Boruciński. Bardzo dużo tutaj running quarterback korzysta z usług tego biegacza. Zresztą bardzo przynosi to, nie dziwmy się tutaj rozgrywającemu, gdyż jego biegi przynoszą tutaj bardzo dobre tutaj zyski yardowe. Mamy kolejną pierwszą próbę. I znów akcja biegowa, prawdopodobnie zawodnik z numerem 7 w drużynie gości, bardzo szybko powalony, ale udało mu się zdobyć jeszcze przy tym około 3 yardów. I mamy drugą próbę i 7. No już w tym momencie widzimy, że zawodnik running back z numerem 7 schodzi z boiska, będziemy mieć inny typ akcji w tym momencie. Gdzie musi, widać, że musi trochę odpocząć. Kolejna próba dla gości, kolejny drugi bieg, bardzo szybko zatrzymany przez defensywę Torunian. Zawodnik z numerem 24, to Michał Karczewski. Bardzo szybko powalony, zysk yardowy praktycznie zerowy. Mamy trzecią próbę mamy w tym momencie. Około 7 yardów do przejścia. No zobaczymy, czy uda się tutaj, tutaj defensywie zatrzymać ten ofensywę gości. Idziemy, akcja podaniowa, bardzo szybko powalony zawodnik, rozgrywający gości. Tutaj coś jeszcze się stało chyba rozgrywającemu, był to bolesny atak na cierpiał rozgrywający. Będzie zmiana, prosi o zmianę. Widać, że jednak bardzo mocno został zaatakowany tutaj przez defensorów, gospodarzy. No, szybko dosyć zakończona została ofensywa gości. No, znajdujemy się nadal na ich połowie, także będziemy mieć odkopnięcie, tak zwany punt. Tutaj już widzimy, że Gus Paxton ustawiony z tyłu jest do odbioru kopnięcia. Mam odkopnięcie, które jednak nie zostanie odebrane przez Amerykanina. Piłka wyszła na około 30 yardzie i z tego miejsca Torunianie rozpoczną swoją serię prób. No i to teraz Torunianie znowu wychodzą przed szansą na zmianę wyniku meczu i wyjście na prowadzenie. No bardzo zacięty tutaj mecz. Jak wcześniej mówiłem, w tym momencie defensywa gości musi mieć się na baczności. Nie może popełnić żadnego błędu, gdyż może to skutkować bardzo dużym zyskiem yardowym dla ofensywy. Ewentualnie jeszcze gorzej skończyć się przyłożeniem, które wyprowadzi gospodarzy na prowadzenie, które może spowodować już zwycięstwo Torunianom. Ale zobaczymy, czy Torunianie wykorzystają swoją okazję na objęcie prowadzenia w tym meczu. Defensywa z Warszawy bardzo agresywnie tutaj ustawiona. Bardzo szybko powstrzymany bieg tutaj gospodarzy. Dzięki temu mamy drugą próbę i około 11 yardów do przejścia, czyli bieg zakończył się ubytkiem, nie wniósł nic do jakiegoś zysku gospodarzom. No, defensywa gości na pewno będzie się chciała jak najszybciej zakończyć tutaj drive ofensywy, żeby mogli wejść jeszcze na boisko. Mam tutaj podanie do boku, tutaj podrzucenie.
akcja biegowa z zyskiem jardowym. Wiem, zaraz to się dowiemy, ile jardów tutaj zawodnik z numerem 38 Bartek Mróz zdobył. Około 5 jardów zysku. I mamy trzecią próbę. Trzecią próbę i 6 jardów do przejścia zostało zawodnikom gospodarzy. Bardzo agresywnie tutaj goście chcą jak najszybciej odzyskać piłkę, żeby jak najszybciej ofensywa weszła na boisko, żeby mieli jeszcze czas, żeby dużo czasu na podwyższenie, na objęcie prowadzenia w tym meczu. Chce podaniowa? No niestety podanie nie kompletne. Będziemy mieć czwartą próbę i no bardzo krótko bardzo krótko tutaj a ofensywa gospodarzy była na boisko. Formacja do kopnięcia pojawiła się, także będziemy mieć odkopnięcie i po krótkiej przerwie ofensywa gości powraca na boisko. To świetna praca defensywy z Warszawy. Nie pozwolili na wiele gospodarzom i to teraz będą oni stali przed szansą zdobycia punktów i objęcia prowadzenia w tym meczu, które może dać im zwycięstwo. Mamy tu czwartą kwartę. Niedużo czasu do końca, do zakończenia spotkania. Każde punkty w tym meczu mogą być na wagę złota, na wagę zwycięstwa. Tu mamy jakąś przerwę, tutaj sędziowie tutaj. No i coś tutaj jakąś... Coś tutaj stało. Kara dla gospodarzy, że prawdopodobnie jakiś falstart bądź jakiś falstart miał miejsce. No i jeszcze zostało o 5 yardów cofnięci zostali Torunianie. Mamy odkopnięcie w tym momencie. No i dosyć dobre kopnięcie, tutaj bardzo blisko piłka została zatrzymana przez Torunianie, zatrzymali piłkę dosyć blisko pola punktowego w Warszawian. Dzięki temu defensywa, która melduje się w tym momencie na boisku, będzie mogła powalić rozgrywającego w jego własnym polu punktowym, co może dać Torunianom 2 punkty, które mogą być decydujące w tym spotkaniu. No zobaczymy, czy tak samo dobrze zaprezentuje się defensywa gospodarzy, co przed chwilą gości. A może to atak drużyny gości decyduje o losach tego meczu. Mamy akcję biegową, bieg na zewnątrz. Zatrzymany z boku. Mamy około 3-4 yardów zysku tutaj i drugą próbę. Około 3 yardów zysku, czyli 7 yardów do przejścia zostało zawodnikom gości do kolejnego zestawu prób. Akcja biegowa, kolejny bieg teraz na drugi po drugiej stronie. Będziemy mieć pierwszą próbę na pewno dla gości. Powalenie w okolicach 20-30 yarda. Jeszcze będziemy flagę mieli. Zobaczymy przeciwko komu flaga. Jest przewinienie, będzie 15-yardowa kara dla Torunian. Pi-
15 yardów zakończenia dodatkowych te, które może być bardzo złe w skutkach, gdyż coraz bliżej pola punktowego, bo gospodarzy są tutaj warszawianie. Mianowicie jesteśmy na 45 yardzie jeszcze połowy Warszawy. Drużyny z Warszawy. No i kolejna akcja biegowa. Tutaj bardzo szybko, jednak zatrzymany tutaj running back drużyny gości numerem 24. Tym jest to Michał Karczewski. Mamy timeout dla tutaj drużyny Crusader z Warszawa, którzy muszą przedyskutować z trenerem. Co mają teraz grać, żeby udało im się zdobyć pierwszą próbę. By drugą próbę i 10 yardów do przejścia, akcja zakończyła się zerowym zyskiem. Zobaczymy, co tutaj trener gości wymyśli. Czy znajdzie receptę na tutaj twardo grającą defensywę gospodarzy, która da to zwycięstwo, punkty dla gości, ewentualne też zwycięstwo w tym meczu. Jak już wiemy, do czasu, do końca meczu zostało niewiele i każde punkty tutaj mogą być na wagę złota w tym momencie. Goście już wracają, ustawiają się do gry. Gospodarze, defensywa już też jest gotowa do gry, więc zaczynamy. Druga próba, 10 yardów. Zobaczymy, kto tutaj przerwę techniczną lepiej wykorzystał na poprawki. Gdzie akcja jest podaniowa? Podanie niekompletne. Będziemy mieć trzecią próbę i 10 yardów. Wracamy do miejsca poprzedniego. Tutaj zawodnik importowany, Amerykanin z numerem 36, Frederick Herman, próbował złapać piłkę, jednak podanie było delikatnie za lekkie i nie udało mu się utrzymać kontroli nad piłką, która upadła na ziemię. I mamy trzecią próbę. Kolejna akcja podaniowa, kolejne podanie do tego zawodnika. Niestety, tutaj bardzo dobra praca cornerbacka drużyny z Torunia. Wybił w ostatniej chwili, czyli sprzed rąk zbił piłkę. Piłkę znów który szukującego się do złapania zawodnika z numerem 36, Frederika Hermana. No i mamy czwartą próbę, 10 yardów i na boisku melduje się formacja kopiąca drużyny gości. Będziemy mieć odkopnięcie, punt po przeciwległej stronie, już ustawiony z numerem 38, Gus Paxton, Amerykanin, aby przejąć piłkę i ewentualnie pobiec do pola punktowego. Mamy kopnięcie, dobre kopnięcie, zawodnik złapał piłkę, mamy bieg. Bardzo tutaj praca balansem ciała, jednakże no około 8 yardów udało się zdobyć tutaj Amerykaninowi. No i na boisku melduje się z powrotem ofensywa gospodarzy. No bo bardzo dobrze teraz pracują obie defensywy. Nie dają dużo tutaj yardów ani jednej ofensywie, ani gospodarzom, ani gościom. No i tutaj znowu zobaczymy teraz, jak sobie poradzą gospodarze. Czy przerwę, ofensywa była na swoim sideline, udało się wykorzystać Billowi do tego, żeby znaleźć receptę na przejście tej defensywy? Biegowa, znów
akcja biegowa, no, Torunian, jednakże bardzo szybko zakończona. Zakończyła się zerowym zyskiem yardowym. Nie, jednak mamy jeden yard ujemny, czyli mamy 11 yardów do przejścia i drugą próbę. No nie udała się tak, Torunianom. Znów tutaj popis swojej umiejętności dała defensywa gości. No i zobaczymy teraz. Kolejny bieg Torunian. Bardzo dobry. Tym razem bardzo dobry bieg, który dał Torunianom około 8 yardów. Mamy cała trzecia próba i 3 yardy do przejścia Torunian. 3 yardy do przejścia. No i czy uda się Torunianom zdobyć pierwszą próbę? Akcja podaniowa, podanie do zawodnika i niestety akcja nieudana, niekompletne podanie, jednak mamy stały dwie, czwarta próba mamy, czwarta próba i 3 yardy do przejścia, zostały do końca spotkania zostały 2 minuty prawdopodobnie. Tak, 2 minuty do końca spotkania. Mamy wynik remisowy, czyli jeśli tutaj liczyna gości, gospodarzy nie zdobędzie pierwszej próby, ewentualnie odda piłkę gościom, to prawdopodobnie goście będą mieli ostatnią szansę na wygranie tego meczu, jeśli dokładnie 1 minuta 34 sekundy do końca spotkania. No, zobaczymy, czy gościom bądź gospodarzom jeszcze uda się w tej części meczu zdobyć te punkty. Kopnięciem, odkopnięcie. No, tutaj widzimy, został zawodnik odbierający, próbował przejąć piłkę, próbował wykonać jakieś dodatkowe yardy, jednakże został szybko powalony przez tutaj defensorów Torunian. No i przed szansą, prawdopodobnie ostatnią szansą w regulaminowym czasie gry przed drużyną gości, aby zdobyć punkty i wygrać ten mecz. Ewentualnie no może tutaj jeszcze zadziałać defensywa gospodarzy, przejąć piłkę i wykonać przyłożenie. No kolejny raz popisała się tutaj nam defensywa gości, która bardzo szybko zakończyła ofensywę gospodarzy. Mamy akcję biegową. Bardzo dobry bieg. I został szybko. I został bardzo. Po bardzo dobrym biegu został powalony. Powalony zawodnik gości. Mamy pierwszą próbę w tym biegu. No i coraz bliżej pola punktowego gospodarzy goście. Zobaczymy, czy uda im się jeszcze zdobyć w regulaminowym czasie gry przyłożenie. No, bardzo dobra akcja go. Widzę tutaj zawodnik gospodarzy został bardzo mocno potraktowany. Mam tutaj powtórkę tego zajścia, dostał dosyć mocne uderzenie, leży na boisku, potrzebna jest mu poudzielna pomoc medyczna. Tutaj goście w międzyczasie jeszcze weszli, jeśli w międzyczasie poprosili o przerwę.
czasie gospodarze zostali ukarani karą 15-jardową. O, jestem bardzo ciekawy, czy to w tym zagraniu wszystko było tutaj legalne, bo tu widać, prawdopodobnie tutaj wnioskują o uderzenie kaskiem zawodnika gości. O, ciekawe, chciałbym zobaczyć jeszcze jedną powtórkę. Niestety nie będzie nam tego dane zobaczyć, ale bardzo źle to wygląda. Nadal na boisku zawodnik defensywy Torunian leży na boisku. Sędziowie tu już przesunęli piłkę 15 yardów. O, miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze tutaj z Torunianinem. O, widzę, jeszcze się nie podnosi, cały czas leży sztywno. No, ciekawe, czy coś się stało? No, będzie zabrany do karetki. Uraz jest poważny. Około minuty do końca zostało. No zobaczymy. Ciężko tutaj teraz określić, co się stało. Zaraz próbujemy się też dowiedzieć, z jakim numerem i który to zawodnik. Prawdopodobnie jest to z numerem 23, Marcin Mosakowski. Jeden z filarów defensywy. Torunian.
Marcin Masakowski trafił tutaj do karetki. Tam jest dalej opatrywany, a my wracamy do meczu. Mamy pierwszą próbę dla gości. Jesteśmy na około 43 yardzie, już połowy gospodarzy. Około minuta do końca i uda im się odmienić tutaj jeszcze w tym czasie losy meczu. Akcja podaniowa. Niestety podanie niekompletne. Będziemy mieć drugą próbę i znów 10 yardów. No teraz na pewno będą gracze z Warszawy, mają mało czasu do końca, więc będą próbować akcji podaniowych, gdyż one zabierają jak najmniej mniej czasu niż akcje biegowe. No zobaczymy, co teraz wymyśli rozgrywający gości. Danie. Niestety niekompletny, bardzo blisko było tutaj dosyć ładnego złapania przez zawodnika gości. Jednakże no, wypadła mu piłka z ręki. To jest numerem 38. To był Fredrik Herman. No, byłaby to chyba najlepsza akcja meczu, gdyby udało mi się jedną ręką złapać piłkę. Mamy trzecią próbę i 10. Kolejna akcja, kolejne podanie. No i czy uda się gościom zdobyć przyłożenie? Stało 4 yardy, nawet mniej, 3 yardy do pola punktowego, parę sekund do końca meczu. Jest goście z wyśmienitą okazją do tego, żeby zakończyć w ostatnich sekundach mecz. Czas leci, no bardzo szybko będą musieli się goście spieszyć. No zobaczymy, czy uda im się zdobyć przyłożenie. Akcja podaniobiegowa. I jest przyłożenie dla gości. Przyłożenie dla gości w ostatnich sekundach meczu. Gwarantuję im to zwycięstwo w tym meczu. Teraz spróbujemy się dowiedzieć, który to zawodnik zdobył przyłożenie. Ciężko teraz w tym momencie tutaj stwierdzić. Formacja tutaj ofensywna z gości teraz jeszcze przed szansą podwyższenia wyniku. No dramat drużyny gospodarzy. Najpierw kontuzja tutaj filaru z defensywy. Teraz tutaj przyłożenie na sam koniec, które daje praktycznie zwycięstwo gościom. Będzie próba za dwa. Niestety nieudana. Czy będziemy jeszcze mieli możliwość tutaj odkopnięcie drużyny gości? Prawdopodobnie tak. Czyli jeszcze Torunianie przed szansą są zdobycia przyłożenia, jednakże czasu zostało bardzo niedużo. Prawdopodobnie. No i zobaczymy, ile czasu zostało tutaj gospodarzom, żeby zdobyć ewentualnie. 30 sekund zostało. Tutaj sędzia nam tutaj przekazuje, że 30 sekund do końca. No i Torunianie zostały, jeszcze będą mieli szansę, żeby wyrównać, ewentualnie wygrać to spotkanie. Tutaj zdobywcą przyłożenia jest tutaj zawodnik z numerem 81. Jest to Adrian Grudzień. No i mamy kopnięcie. Zobaczymy, na co zdecydują się tutaj goście.
Prawdopodobnie będzie to dalekie kopnięcie. Nie, jednak mamy tutaj próbę. Bieg. Zawodnik z którym nie, koniec. Bieg został zakończony w okolicach połowy boiska i zawodnicy z Torunia będą mieli około 20 sekund na to, żeby zdobyć przyłożenie. No, zobaczymy, czy uda się tutaj Torunianom przechylić szale zwycięstwa na ich korzyść, ewentualnie doprowadzić do remisu w tym spotkaniu. No, bardzo emocjonująca końcówka w tym meczu. Piłka dokładnie na 50 yardzie boiska, czyli Torunianie mają połowę boiska do przejścia. Szansa teraz dla nowego nabytku Torunia, by pokazać w tym meczu, jednak trochę nie błyszczy, pokazać na co go stać. No i zobaczymy, jest podanie. I podanie niestety niekompletne, rzucone prosto w linię. Co tu będziemy mieć? Mamy flagę. Kara dla Roughing the Passer. Atak na rozgrywającego. 15 yardów kary dla drużyny gości. I przesuwamy się na 35 yard. Coraz bliżej, no, gospodarze. Około 15 do 20 sekund do końca. Będziemy mieć pierwszą próbę. No i bardzo ciekawe, czy coraz będzie 35 yardów zostało gospodarzom. Czy uda im się zdobyć przyłożenie? Bardzo tutaj emocje sięgają zenitu. Podanie. Niestety przerzucone tutaj do Gusa Paxtona. Będziemy mieć drugą próbę. 11 sekund tutaj wszędzie krzyczy do końca spotkania. I trzy próby jeszcze przed Torunianami. No i zobaczymy, czy któreś podanie Łukasza Kuśmirka trafi do rąk któregoś z rozgrywających, który biegnie w pole punktowe, ewentualnie zdobędzie dosyć dużo yardów, aby mogli. Mamy będziemy mieć karę, bo tutaj sędziowie rzucili flagi. Po akcji kolejnej będziemy mieć karę dla drużyny gości. Będzie 15-yardowa prawdopodobnie kara dla gości i gospodarze będą jeszcze bliżej pola punktowego. Mieliśmy tutaj fal start po stronie gospodarzy i po akcji kara przeciwko gościom, czyli 15 yardów kary dla 15 yardów kary i Torunianie coraz bliżej, około 10 sekund do końca i 25 yardów mamy, Torunianie mają do zdobycia przyłożenia i pierwszą próbę. No i zobaczymy, czy uda się Torunianom przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Kibice tu wszyscy stoją, nikt nie siedzi. Tutaj goście szaleją. Mamy podanie, akcję z podaniem. Odrzucenie. Mamy nielegalne podanie. Znaczy nielegalne, przepraszam, tutaj niekompletne podanie, żeby czas się zatrzymał. Około 7 sekund. Druga próba. No i zobaczymy, co teraz Torunianie wymyślą. Tak, dokładnie 7 sekund do końca meczu. Zobaczymy, co teraz Torunianie wymyślą. Czy w końcu podanie trafi do któregoś ze skrzydłowych, który zdobędzie punkty i doprowadzi do remisu spotkanie.
Kolejna próba, podanie. Jest podane podanie z Torunia. Mamy pierwszą próbę zatrzymanie czasu. Około 4 sekund do końca. To będzie prawdopodobnie ostatnia akcja w tym meczu. Tak jest. Podanie. I to jest koniec meczu? Tak, koniec meczu. Niestety nie udało się Turnianom doprowadzić do remisu. I goście wygrywają ten mecz 12-6. No niestety, gospodarze przegrywają. No tutaj bardzo trener Bill Moore bardzo, bardzo zdenerwowany na arbitrów tego spotkania. No nie przystoi takie zachowanie trenerowi. Mamy koniec spotkania. Zwycięstwo gości 12-6. My się już z Państwem żegnamy. Do usłyszenia. Jutro jesteśmy z Wami w Warszawie na meczu drużyny Warsaw Eagles z drużyną Kozły Poznań. Ale to dzisiaj dziękujemy. Dobranoc. Do widzenia.